Mamy tutaj zadanie z naszego portalu, mianowicie mamy narysowany okrąg w układzie współrzędnych, no i mamy pytanie o środek. No, mamy tutaj zaznaczyć, który punkt jest środkiem, no a także o promień i wiemy, że ten okrąg przechodzi przez pewien punkt. No i na tej podstawie musimy powiedzieć, jaki jest promień tego okręgu. No i ja sobie przekopiowałem tutaj i może zrobimy tutaj to zadanie, a potem sobie sprawdzimy odpowiedź. Czyli tak, no środek tego okręgu. No, wydaje się, że jak popatrzymy tutaj, wydaje się, że to jest ten środek, powinien leżeć na tej linii, prawda? No bo tutaj, prawda, wiemy, że styczna powiedzmy jest prostopadła do promienia, czyli tu jest ten moment, kiedy ten okrąg będzie jakby styczna, będzie prostopadła do tej pionowej linii, to znaczy, że środek leży gdzieś na tej linii pionowej. No i teraz to samo, jeżeli popatrzymy sobie tutaj, no wygląda na to, że też leży na tej linii. Wobec tego wygląda, że środek tego okręgu to leży w tym punkcie, czyli minus 2, minus 1. Popatrzmy, no mamy taki punkt, dobrze. Czyli to będzie minus 2, minus 1. No i teraz wiemy, że ten okrąg przechodzi przez punkt minus 7, czyli mamy już środek i mamy jeden punkt na okręgu. Minus 7, minus 7. To wygląda, że to jest ten punkt. No i teraz pytanie jest, jak wyznaczyć promień? No oczywiście, jak mamy środek i mamy jeden punkt na okręgu, no to promień to jest odległość tych dwóch punktów, prawda? Okrąg to są wszystkie punkty, których odległość od środka jest równa promieniowi. Skoro mamy jeden punkt na okręgu, no to odległość między tymi punktami, czyli długość tutaj tego odcinka, to będzie R, to będzie nasze R, prawda? No dobrze, jak obliczyć długość tego odcinka? No to mamy de facto twierdzenie Pitagorasa nam o tym mówi, prawda? Bo oznacza to, że mamy taki trójkąt prostokątny tutaj. No i co? I tutaj ten, jeżeli to nazwiemy sobie delta x, to jest różnica współrzędnych x tych dwóch punktów, a to, jeżeli nazwiemy sobie delta y, no to twierdzenie Pitagorasa mówi nam, że no, r kwadrat to jest delta x do kwadratu plus delta y do kwadratu. No dobrze, teraz ile jest delta x? Delta x to jest, no dobrze, ten punkt ma współrzędną x minus 2, no i ten punkt ma współrzędną minus 7, czyli minus 2 minus minus 7, czyli to jest 5, prawda? Tak, delta x jest 5. Teraz delta y, to jest co? Ten punkt ma współrzędną y minus 1 i drugi, a ten punkt ma obie współrzędne minus 7, czyli minus 1 minus minus 7, czyli minus 1 plus 7, czyli 6. No i teraz r kwadrat, czyli kwadrat tego promienia będzie równe no, 5 do kwadratu plus 6 do kwadratu, czyli co? 25 plus 36, no i to daje nam 61. Zatem R to jest pierwiastek z 61, czyli promień tego okręgu to jest pierwiastek z 61. No i teraz możemy wrócić do naszego zadania i zaznaczyć odpowiednie tutaj odpowiedzi i sprawdzić wynik. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.